pracę, a nie, nie jest pan po drodze do sądu. Jak pana tak bardzo interesuje ta sprawa, to proszę do profesora Kuszyńskiego w Warszawie i na ulicy Chorzej 34 i pan tam się dowie wszystkiego. Zostawmy tę sprawę, sąd ją rozstrzygnie. Chciałbym zapytać, czy widział pan 14 stron dowodów na pana niegospodarność? Pan mi nie wchodzi w obiekt. Przepraszam, pan powie. Pan spojrzy, to jest wystąpienie kontrolne najwyższej izby. Pan zarzucał moje oszustwa. Proszę pana, cały czas pan mi wchodzi w obiekty. Mówi mi, pan jest niewiarygodny. I pan kolejną sprawę jakąś wyciąga, którą panu tam... To nie jest wyciąganie kolejnej sprawy. To jest potwierdzenie tego, o czym mówimy od roku. Tym razem potwierdza to najwyższa izba kontroli. To nie jest żadne potwierdzenie, proszę pana. I ja się takich zarzutów nie boję. Wszystkie te zarzuty, które pan... Do tej najwyższa izba kontroli negatywnie ocenia realizowane przez miasto gospodarki postępowania w systemie emitował, nic się nie sprawdziło panu do tej pory i to się panu też nie sprawdzi, dobrze? I nikogo się nie sprawdziło, jak nikt sprawdzał pana dokumenty. A czy pan widział tutaj na końcu trzy pytania od NIK-u? A ustosunkował się pan już do NIK-u? Oczywiście, że tak. W jaki sposób? No proszę do NIK-u i panu pokażę. A może mi pan powiedzieć, jak to się stało, że wydał pan ponad 7,5 miliona praktycznie nie wiadomo na co? Kto wydał? Ja wydałem? Tak, pan wydał. Czy pana jeszcze jest rada, jest budżet, o czym pan w ogóle mówi? Panie profesorze, pan odpowiada przed radą, przed miastem. To pan jest odpowiedzialny za projekt Term Gostynińskich, za realizację, za wyłonienie spółki, która miała się tym zajmować. Spółka Term Gostyńskie wystawiła rachunek na ponad 7,5 miliona praktycznie nie wiadomo za co, nie wiadomo na co. NIK wyraźnie jak mówi, za co? Za że jest to niegospodarne za rozporządzanie budowlaną, proszę pana, zgodnie z umową i harmonogramem do umowy. Na co pan wydał ponad 7,5 miliona? Jeszcze raz powtarzam, proszę pana, zgodnie z harmonogramem. Jest to zapisane w harmonogramie i w umowie koncesyjnej. Na co pan wydał ponad 7,5 miliona? Nie, nie będziemy już rozmawiać, jak pan odpowiedział. Nie, będziemy rozmawiać, że to są publiczne pieniądze, a nie pana prywatna kasa. Tak? Proszę? Tak, ja dziękuję bardzo. Panie Komisarzu, w tym roku już bardzo dużo... Proszę pana, na projekt budowlany jest projekt budowlany, jest inżynier kontraktu, który go zatwierdził, A co pan myślał, że ile miał kosztować? Jak jest inwestycja za 270 czy 80 milionów, to ile ma projekt kosztować? A gdzie to jest wyszczególnione na fakturach? Proszę pana, są dokumenty, trzeba najpierw obejrzeć dokumenty. Przeglądał jest inżynier kontraktu, proszę rozmawiać z inżynierem inżynier kontraktu. Inżynier kontraktu informował pana wielokrotnie, że od maja 2020 roku... Niech pan nie zarzuca, roku, proszę pana, jeszcze raz panu mówię, że to są puste zarzuty. Pan w ogóle nie zareagował na to. Ja już odpowiedziałem na wszystkie pytania. Ja już odpowiedziałem na wszystkie pytania, proszę naprawdę opuścić gabinet. Momencik, proszę państwa, wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Jesteśmy w urzędzie. To jest osoba publiczna. Pan burmistrz nie zdradził wykonywania swoich obowiązków, a my ja chodzi o to, że nie jest od tego, aby tutaj organizować prywatne interesy pana burmistrza. Proszę zadać pana tylko pytanie. Dlaczego? I chcieliśmy, żeby pan ustosunkował się do raportu Najwyższej Izby Kontroli, do raportu instytucji publicznej. A pan zarzuca miasto odpowiedział. Niech pan nie zarzuca, bo wy znowu chcecie wywołać z tego jakąś nie, burzę. Ja panu nic nie zarzucam, burzy nie ma. Tylko i wyłącznie burzy raportem nie ma. Najwyższej Izby Kontroli. Proszę pana. To jest w całej Polsce było przeprowadzane, jeśli chodzi o PPP. W ogóle tu jest pomyłka. My nie ma żadnej pomyłki. My nie PPP, tylko koncesja na roboty budowlane. To są te same zasady. Pan i usługi, dobrze o tym wie, to jest próba zamykania tego. Inna ustawa, niech pan nie mówi nie, takich proszę rzeczy. Pana, to są te same ale ja zasady. Dziękuję panom, proszę odejść, nie męczyć. Panie burmistrzu, dlaczego pan nie reagował? Proszę, proszę, udzieliłem... Proszę pana, udzieliłem panu odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie, na proszę mnie dalej nie pytać. Proszę mi powiedzieć, proszę, dlaczego pan nie zareagował, proszę się zgłosić do. Inżynier mówił, że nie otrzymujecie raportu. I co pani teraz będzie teraz już pilnowała? Oczywiście. Pani jest prywatnym ochroniarzem pana burmistrza? Nie jestem upoważniona na odpowiedź na takie pytania, także nie jestem upoważniona. Na jakiej podstawie uniemożliwia nam pani przeprowadzenie rozmowy z panem burmistrzem? Proszę podać. Udzielił wywiadu, tak? Udzielił panu burmistrzowi. Ale my nie zdążyliśmy zadać wszystkich no pytań, jak zwykle. Pan burmistrz zdecydował, więc ja już tutaj więcej nie będę się wypowiadał na ten temat. Ale na jakiej podstawie blokuje nam pani wejście do gabinetu burmistrza w godzinach urzędowania? Jest 11:12. No proszę pana, ja już powiedziałam. Ja proszę nie, nie odpowiedziała pani na to pytanie. Odpowiedziałam. Nie jestem upoważniona do udzielania takich odpowiedzi, tak? Nie, na pytanie, na jakiej podstawie prawnej blokuje pani nam dostęp do burmistrza, no to... Proszę o artykuł, o podanie artykułu. Jest pani strażnikiem miejskim, więc to powinna proszę znać pani do mojego komendanta, tak? Ale na razie nie skończyliśmy rozmowy z panem burmistrzem. Ale pan burmistrz... Państwo nam to pan jest przełożony tej pani? Nie.
chcielibyśmy wejść do środka, ale pana koleżanka nam to skutecznie utrudnia. Jak dostała takie polecenie? Od kogo? Tego już nie musimy panu tłumaczyć. Od pana burmistrza? To kto jest tutaj szeryfem w tym mieście? Nie ma szeryfa, proszę pana. Nie ma szeryfa? Dziki Zachód. To jest Zachód, zauważyliśmy, myślimy, że to swego rodzaju autonomia, tyle że białoruska. To jest pana zdanie. Słucham? Dobrze, ponawiam naszą prośbę. Chcielibyśmy dokończyć zadawanie pytań. Pan burmistrz nie udzielił praktycznie żadnej odpowiedzi. Udzielił pan odpowiedzi, tak? Nie, nie udzielił. Proszę pani, nie ma tu 14 stron i 14 pytań. Są inne formy na zadawanie pytań. Nie ma innych. Jeżeli pan burmistrz nie ma ochoty z panem rozmawiać, to nie będzie. To jest jedna skuteczna forma. Odwiedziny bez zapowiedzi. I to strzepanie wszystkich gabinetów, żebyście się tam nie pozamykali. Nie rozumiem takich słów w ogóle. Co to jest strzepanie gabinetów, proszę. To pan sobie obejrzy nasze poprzednie programy. Oglądałem. Podobało mu się? Nie. Widzi pan, nam też nie. Bo rozmowy ze mną pan nie zamieścił. To teraz będzie rozmowa. A dziękuję. Teraz już nie mam nic do powiedzenia. Dobrze. Nie jesteście państwo w stanie nas wrócić do środka, tak? Nie. W związku z tym dzwonimy po policję. Proszę bardzo. Pierwszy raz widzę, aby Straż Miejska utrudniała pracę dziennikarzom i uniemożliwiała zadawanie pytań osobie publicznej, jaką jest burmistrz w godzinach urzędowania. Ale burmistrz udzielił panu odpowiedzi, tak? Ja rozumiem. Panie, nie rozumiem. Nie udzielił pani odpowiedzi na żadne pytania. Pani to była tylko pyskówka. Dziękuję. Pan burmistrz ze Straży Miejskiej zrobił sobie prywatną firmę ochroniarską. Wam nie jest wstyd? Nie. Póki wam płaci, to nie. Dzień dobry, kamera postępuje 2024. Po raz kolejny jesteśmy w sekretariacie Urzędu Miasta w Gostyninie. Mam problem z rozmową z panem burmistrzem. Powołuję się tu na ustawę o dostępie do informacji publicznej. Niestety strażnicy miejscy uniemożliwiają nam rozmowę z burmistrzem. Proszę o interwencję. Rafał Stangreciak, TVN24. Tak, próbowaliśmy przeprowadzić rozmowę. Niestety została przerwana przez strażników miejskich. Tak, jesteśmy wewnątrz budynku, jesteśmy w sekretariacie. W tej chwili strażnicy miejscy niczym prywatni ochroniarze pilnują dostępu do gabinetu. A my stoimy pod gabinetem z raportem Najwyższej Izby Kontroli, próbując uzyskać odpowiedzi na kilka istotnych pytań. No tak, no chcielibyśmy porozmawiać z panem burmistrzem, no ale nie możemy, bo przecież nie będziemy się tutaj z panią przepychać w drzwiach. Tak. To znaczy, ale wie pan... Tylko jest pewien problem. Pan burmistrz jest osobą publiczną, są godziny urzędowania i to leży w obowiązkach pana burmistrza. On nie robi łaski, że będzie rozmawiał z dziennikarzami. Sekretarki od dawien dawna mają do powiedzenia tylko tyle, że pana burmistrza nie ma, bez względu na to, czy jest, czy go nie ma, więc z sekretarkami to już dawno zakończyliśmy rozmowę. Dobrze, czekamy. Dziękuję. Skoro państwo nie chcą podać podstawy prawnej, na jakiej nie chcą nas państwo wpuścić do pana burmistrza, to w takim razie ja poproszę o numer do państwa przełożonych. Ja porozmawiam i zapytam się o tą podstawę prawną. Skoro państwo nie chcą tej informacji nam udzielić. Co pan numer do Straży Miejskiej, rozumiem? Do przełożonego, do komendanta, do kogoś, kto będzie mógł nam udzielić informacji. 24 236 07 29. A pani reprezentuje kogo? Bo już żeśmy się przedstawili. Kogo pani reprezentuje? Jaką stację? Ja jestem dziennikarzem, ja muszę panu dobra, odpowiadać na te pytania. Chciałem dowiedzieć się od państwa, od komendanta Straży Miejskiej. Jesteśmy w... Niech ci przyjdzie zadzwonią po kawę, bo nie wiem, czy tak się ten...
Nie ma zastępcy. A jest ktoś, kto mógłby odpowiedzieć mi na moje pytanie dotyczące... Nie ma nikogo. Chciałem się dowiedzieć, na jakiej podstawie strażnicy miejscy blokują nam dostęp do... na punkt zdania rozmowy z panem burmistrzem. Uniemożliwiając dalszą rozmowę. Ale strażnicy miejscy odsyłają nas do osoby, do przełożonego. Oni sami nie potrafią odpowiedzieć na pytanie. Przełożony ma wolne. Zastępca. Nie ma zastępcy. Czy jest tak, że w mieście Gostyni nie ma ani strażnika, ani komendanta straży miejskiej, ani zastępcy? Ale burmistrz jest. A czy pani jest w stanie odpowiedzieć mi na pytanie, na jakiej podstawie, że strażnicy miejscy nie chcą nam umożliwić dalszej rozmowy z panem burmistrzem? Ja tutaj się powołuję na ustawę o dostępie do informacji publicznej i popieram się również prawem prasowym, które nam, dziennikarzom, daje taką możliwość, bo chciałbym przypomnieć pani, że jesteśmy w budynku użyteczności publicznej i nikt, ani policja, ani straż miejska nie może nam przeszkadzać i uniemożliwiać rozmowy z burmistrzem, ani z żadną osobą publiczną. Pani nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. A jest ktoś w straży miejskiej, kto jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Nikt, nie ma nikogo. Bardzo dziękuję, do widzenia. Ale nie wiem, czy my możemy rzucić silnowanie was. To pani nam się przedstawić, czy pani nam... Nie muszę. Nie musi pani. Pani jest pracownikiem urzędu? Nie muszę nie odpowiadać na państwa pytania, mam takie prawo. To może jeśli nie ma żadnej podstawy prawnej, to my wejdziemy, no bo musicie mieć paragraf na to, żeby nas... Pani, z którą rozmawiałem przed chwilą, powiedziała, że państwo mogą powiedzieć, na jakiej podstawie prawnej uniemożliwiają nam państwo dalszą rozmowę z burmistrzem. Słucham. Koleżanka, pan odpowiedział. Nie zakończył z panami rozmowę. Wszystko. Wystarczy. Ale to nie jest podstawa prawna, zakończenie rozmowy. Proszę pana, to proszę tam do prawnika po poradek. Pan ma jakieś wątpliwości co do prawa, bo ja... Ja nie mam żadnych wątpliwości. Wydaje mi się, że to państwo mają problem z prawem. Problem z panami. To niewątpliwie. Zamiast się zajmować czymś innym, to muszę teraz też mi to. A myślę, że mógłbym wykonywać inne zadania w tym momencie. No właśnie, myślę, że pan wykonywał te inne zadania w tym momencie, to mieszkańcy byliby bardziej zadowoleni z naszym działaniem. Bardzo możliwe. No dobrze, to nie ma podstawy prawnej, rozumiem, tak? Bo policjanci są w stanie wydać podstawę prawną w momencie zatrzymania. Proszę bardzo. A ktoś pana zatrzyma? No jeszcze nie. Nie, ale uniemożliwiają nam panu pracę. Ale uniemożliwiają nam państwo. To jest miejsce pracy. To jest też moje miejsce pracy. To jest też moje miejsce pracy. Czy przyjął pana pan burmistrz? Rozmawiał z panem? Rozmawiał z panem? Nie udzielił żadnych informacji na temat tego raportu. Proszę pana, pan nie odpowiada na moje pytania. Nie, no właśnie. Właśnie odpowiedziałem na pana pytanie. Więc jeśli nie ma podstawy prawnej, to proszę nam umożliwić kontynuowanie rozmowy. Proszę pana, proszę. Mogę panią połączyć do pani naczelnej, bo? Pani Kłopowskiej. Bo? Nie rozumiem pana. Bo? Co to jest bo? A co to jest, proszę odejść od tych drzwi? Jestem dziennikarzem, wykonuję tu swoje obowiązki. Ja też wykonuję swoje obowiązki, proszę pana. No to każdy. I pan wie, że strażnik ma prawo wydać panu polecenie. I mógłbym powiedzieć, że proszę opuścić ten gabinet. Ale sekretarz jest dla wszystkich. Ma pan tak, pytania? Takiego polecenia pan nie może wydać. Nie mogę. Proszę pana, mogę, ale... Żyjemy w wolnym kraju. Powtarzam, to nie zbiorę. To nie znaczy, że wolno wszystko. Prawda? No właśnie. No. Widział pan raporcie? Nie, proszę pana. Nie interesuje pana, gdzie 15 milionów złotych, między innymi pana, naszych pieniędzy. Bardzo interesuje. Zapraszam do Straży Miejskiej, najlepiej do mnie po godzinach po pracy, to wtedy ja będę mu się zajmować. Prywatnymi sprawami. No to nie są prywatne sprawy, poczytać sobie, jakąś lekturę dla przyjemności. Rozumiem, że nie możemy być, tak? Nie. Ale dlaczego? Takie jest polecenie szefa. A kto jest szefem? Szefa Urzędu Miasta, czyli pana burmistrza miasta Gostynia. Czyli jesteście prywatnymi ochroniarzami pana burmistrza. Proszę pana, to jest pana zdanie, pan ma. Jak pan powiedział, że w demokracji jest demokracja, pan może sobie myśleć, co pan chce. Myśleć tak. To nie wszyscy mogą robić, co chcą. Oczywiście, że nie. Bo obowiązuje jeszcze jakieś prawo, prawda? Zgadza się na pewno. Jakieś prawo. Ale powinniście po tej stronie stać. Proszę pana. A pan po której? Po tej. Po tej z orzełkiem.
zatrzymałem, możemy się spotkać na innym gruncie i podyskutować o tym. Nie. Co wy mogę z panem posłuchać. Jakie pan powiedzi zamieszczać? Proszę pana, tak jak powiedziałem. Poprzednio próbował pan ze mną rozmawiać, rozmawiałem z panem. Nie ukazało się nawet jedno słowo. Dzisiaj to ja panu odpowiadam. Nawet wszystko, proszę bardzo. Mi się pan przedstawi, to miła rozmowa. No ale przepraszam bardzo. Proszę pana, bez tej informacji, proszę. Proszę pana, proszę bardzo. 002, a nie będzie wam to dojść. Bardzo łatwo. A pani się przedstawi? Wstydzicie się swoich imion, nazwisk na służbie? Nie, przepraszam. To proszę się przedstawić. Nie, no jeżeli podejmują państwo interwencję, to będziemy się państwo wyprowadzać, ale nie będziemy wyprowadzać. A co, co w tej chwili państwo robią? No to też co państwo przyjechali na czyjeś polecenie nam wykonać jakąś interwencję. Więc powinni się państwo wylegitymować, przedstawić. No chyba mamy taki obowiązek, prawda? Z tego co powiem. Prawda? Mamy prawo do funkcjonariusz rozmawiania, powinien się wylegitymować. Jak ja podchodzę do kogoś i proszę go o dokumenty, to najpierw się przedstawią. A pana nie prosiłem o dokumenty. O, powinien po to się przedstawić, kim w ogóle jest, bo może pan jest jakimś... A pan też może jest przebierańcem, tak samo, no, proszę pana. Proszę pana, jest mi pan w stanie pokazać swoją legitymację? No, oczywiście, że... No ja też jestem, nie, proszę bardzo, to jest moje. Pan, ja nie chcę pani ja nie mam nic do ukrycia. Dobrze. Aj. Pani dostała tylko, żeby nagrywać wszystko, nawet ciszę. No może coś pali jeszcze będzie na jakiej gierze. To jest mój ulubiony fragment. Działaniem niegospodarnym było w ocenie Najwyższej Izby Kontroli wydatkowanie przez miasto kwoty ponad 7,5 miliona na rzecz koncesjonariusza wbrew postanowieniom umowy koncesji. Rozumiecie, o co chodzi? Na same analizy i doradztwo wydano kwotę prawie miliona złotych. Zamiana działek i wzrost kosztów budowy poprzez budowę term na takim terenie to jest 5 milionów złotych. To razem daje prawie 15 milionów złotych. Czego bronicie w tej chwili? Na straży czego stoicie? Jak była Najwyższa Izba Kontroli, też strażnicy miejscy przychodzili i tak się zachowywali? Nie rozumiem, dlaczego tutaj pan... Thank you.
pani taśma skończy. Niech się pan nie martwi o mnie. Naprawdę. Dobra szkoła, daj wszystko. Bardzo dobra. Radziłabym spojrzeć na siebie, a nie oceniać innych. Dobra szkoła, ja chwalę. No, dziękuję bardzo za uznanie. Ja tylko jedną rzecz nie mogę sobie zapytać. Rozmawiać z panem. Proszę. Ale jeszcze nie mogę rozmawiać. Proszę, proszę. Nie rozumiem, ale jeszcze jedna rzecz jeszcze. Proszę sekretaria ministra pytanie zostawić, zadać. Panie przekażę, na pewno nie będzie miał czasu. A jedną rzecz, tylko na następne spotkanie się chciałem z panem burmistrzem mówić. Z panem burmistrzem. Proszę. Pan sekretarz jest niewiarygodny, z całą sympatią do pani sekretarza, ale nie ma sensu się omawiać z panią sekretarką, bo żeśmy to przegadniali, tak jak raz. To niech to pan burmistrz nam powie, a nie pan. O, może z panią porozmawiam, a nie, panie pani burmistrz. Właśnie, bo jest jeszcze pani wiceburmistrz, która ma swój duży udział tutaj w raporcie. Przy czym? Może pani wiceburmistrz? Nie, przepraszam. Poczekaj chwileczkę, tu jest sekretarka, poprosi. Panią spotkania, tutaj ludzie pracują, proszę pani. No tak, jak my wszyscy. No, oczywiście. Wszyscy pracujemy. Chciałby pan, żeby szanować pana pracę, niech pan szanuje też szyję. My chcielibyśmy, żeby również państwo szanowali naszą pracę. Szanowaliśmy, tak? Przed pan porozmawiał z panem burmistrzem. Ale państwa, pani nam przerwała tę rozmowę. Nie przerwałam, bo pani nam przerwała tę rozmowę. Nie przerwałam. A co pani zrobiła? Wie pani, no my możemy podać, znaczy my wiemy w granicach jakiego prawa się poruszamy, natomiast państwo nie wiedzą, nie są tego świadomi. Takie odnoszę wrażenie niestety. Bo pani, ani pan nie są państwo w stanie podać żadnej podstawy prawnej, na jakiej zatrzymują nas tutaj. Ale ja pani zatrzymuję. Okej. Proszę pana, druga wolna. Na jakiej podstawie nie wpuszczają nas państwo do burmistrza? Na jakiej podstawie prawnej? No dlaczego pani nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć? Ja rozmawiałem przed chwilą. Ja nie muszę panu odpowiadać na każde pytanie. No to my w takim razie możemy teraz wejść, rozumiem, tak? Jeżeli pani nie podaje. Proszę. Pani słyszy, co pani mówi? Oczywiście, że nie. Nie może pan wejść. Dlaczego? Dlaczego nie możemy wejść do burmistrza? Dlatego, bo nie. A, czyli nie, bo nie. A to ciekawe. To już zupełnie inny. Akty praw. Ciekawe. Nie, bo nie. Bo my równie dobrze możemy
powiedzieć tak, bo tak. No, szanowna pani. Więc pan wszedł. A państwo, czy pani nas z tego pokoju... W trakcie trwania spotkania pan wszedł. Nawet się pani zapytał. Pani ale, później burmistrz, ale później burmistrz z nas wyszedł, zaprosił nas na rozmowę. Pani też tam była. Po czym państwo nas stamtąd wyprosili. Bo pan burmistrz udzielił pan informacji, tak? Nie udzielił, nie odpowiedział na żadne z naszych... odpowiedzi na żadne z naszych pytań. Dobrze, może to chodzi o to, że trzeba traktować pana burmistrza jak celebrytę. My jesteśmy w operacji, a pan burmistrz jest gwiazdą. Pan chyba taką ochroną. No to mam do nas wrócić. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Samo to kurde, wiecie co, że ani telefon jeden, ani drugi kurde. Słucham? Tak, za chwilę przyjechałem. Dzień dobry panie, mamy problem tutaj. Stoimy przed... Jestem prawnikiem, który powiedział mi tak, że dziennikarz zbierający informacje działa legalnie i pozostaje pod ochroną prawa. To po pierwsze. Po drugie, tłumienie krytyki prasowej oraz utrudnianie zbierania materiałów jest zakazane. To jest artykuł 6 ust. 4 prawa prasowego. I po trzecie, kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową, podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. Artykuł 44 prawo prasowe. Więc w takim razie ja proszę o wpuszczenie nas do burmistrza i umożliwienie rozmowy z nim. Czy słyszała pani wszystkie te trzy artykuły, które przeczytałem? Co pani na to? W tym momencie... Łamiecie prawo. Państwo łamią prawo. Złożyć zawiadomienie. No będziemy musieli to zrobić. Proszę bardzo. To kto działa teraz w imieniu prawa? Proszę działać. Bo my żeśmy podparli się odpowiednimi przepisami i ustawami. Proszę i złożyć. A państwo? Odpowiednie zawiadomienie. Naszym zdaniem państwo złamali co najmniej dwa artykuły. Dwa przepisy. Ze swoim prawnikiem, ja się skontaktuję ze swoim. Proszę no to się w takim razie w tym momencie, niezwłocznie, bo teraz państwo nam utrudniają zbieranie informacji. I co pan na to? Dobrze, potrzebny jest pan z policji. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan jest jedyny, a pan jest jedyny. Ja panu podałem tylko przepisy prawne, na podstawie których my działamy. Pan nie potrafił i pani też nie potrafiła. Masz? Pan. Dzień dobry. Jesteśmy z telewizji TVN24. Od roku próbujemy się normalnie umówić na rozmowę z burmistrzem. Jest to niestety nam utrudniane przez różnych urzędników wojskowo miasta. Dziś przyjechaliśmy bez zapowiedzi. Udało nam się zostać pana burmistrza. Chcielibyśmy z panem burmistrzem porozmawiać na temat najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.
który to powstał na początku grudnia ubiegłego roku. Niestety strażnicy miejscy uniemożliwiają nam wykonywanie naszych obowiązków. Jak panowie doskonale wiedzą, dziennikarze, którzy zbierają informacje, działają legalnie i pod ochroną prawa. I teraz tak, naszym zdaniem zostały złamane dwa artykuły, to znaczy tłumienie krytyki prasowej oraz utrudnianie zbierania materiałów jest zakazane, o czym państwo zostali już poinformowani. To jest artykuł 6, ustęp 4 prawa prasowego. I kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową, podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności do lat 5. Artykuł 44 prawa prasowego. Te dwa artykuły zostały złamane. W związku z tym prosimy panów o umożliwienie nam wykonywania naszych obowiązków. A tutaj z jakiej przyczyny pan tutaj podaje? Burmistrz podaje, że może się z państwem spotkać, czy coś takiego? To znaczy burmistrz z nami się spotkał, jednak miał problem z odpowiedzią na kilka pytań, po czym nas wyprosił i strażnicy miejscy uniemożliwiają nam zadawanie reszty pytań. Nie zadaliśmy wszystkich pytań. Dobrze, dobrze. Ja bym sobie chciał tylko pana badać, że? Oczywiście. Pan zgłaszał interwencję, tak? Tak. Bez żadnego zapowiedzi, bez pytania, wtargnęli w trakcie pracy urzędu do burmistrza, gdzie odbywała się narada. Pan już wyprosił panów, po czym po krótkiej przerwie, nie wiem, bo mnie w tym czasie nie było, z tego co usłyszałem, zaprosił panów do siebie, panowie zadali pytania, pan burmistrz powiedział, co miał do powiedzenia, podziękował panom, natomiast panowie nie chcieli opuścić gabinetu, po czym pan burmistrz poprosił Straż Miejską o usunięcie panów z gabinetu. Zapomniał pan dodać, że pan burmistrz nie odpowiadał na nasze pytania. Odpowiadam. A my nie zdążyliśmy zadać wszystkich. I co, pan burmistrz jakąś tutaj deklarację wygłosił, żeby po prostu, no, nie wiem, państwu jeszcze w jakimś innym terminie dać jakieś tutaj odpowiedzi na te pytania, coś takiego? Nie możemy wejść mimo wielokrotnych prób, no nie będziemy się z państwem tutaj szarpać przecież. Proszę pana, ja tutaj porozmawiam, jeżeli będzie taka możliwość z panem burmistrzem i no jeżeli będzie takie stanowisko jak do tej pory, to będziecie się musieli państwo tutaj złożyć skargę do Rady Miasta, czy do zwierzchników pana burmistrza, no, że narusza po prostu te artykuły, które żeście tutaj państwo przekroczyli, prawda? Natomiast na podstawie tych artykułów na tej chwili nie możemy zadać tego pytań? Nie możecie nam tego umożliwić po prostu? No, proszę pana, jeżeli tutaj zaistniała taka sytuacja, ja jeszcze zaraz się porozumiem z panem burmistrzem, jeżeli zaistniała taka sytuacja, że pan burmistrz, no nie wiem, obawia się czegoś z państwa strony, no to wie pan, ja tutaj... No przyszliśmy bez broni, nie jesteśmy uzbrojeni. Ja mamy mikrofon i dokumenty z Najwyższej Izby Kontroli, pan popatrzy. No, ja rozumiem. Dokument. Na temat tego dokumentu chcieliśmy rozmawiać. Także ja tutaj no, jeszcze raz panu mówię, informuję pana, że... Dobrze. No, możecie państwo złożyć skargę na postępowanie czy działanie burmistrza takie do pana burmistrza zwierzchników czy do rady. Ale rozumiem, że jeszcze z panem burmistrzem pan porozmawia. Jeżeli będzie taka możliwość. Proszę, możesz. Proszę, panie burmistrzu. Tej relacji pana burmistrza oświadczył, że to co był w stanie na dzień dzisiejszy udzielić panom informacji, to udzielił tej informacji, a w dniu dzisiejszym udzielił tej informacji na zaprzestanie to na tej informacji, którą panu udzielił już. No, znaczy, nie zdążyliśmy zadać wszystkich pytań jeszcze. To znaczy zadaliśmy część, a nie zdążyliśmy odpowiedzieć na żadne. Także tutaj pan burmistrz podkreślił to też, że jeżeli
Państwo chcecie uzyskać jakichś innych danych jeszcze, to żebyście się zwrócili tutaj pisemnie do urzędu i taka informacja będzie kazana na piśmie. Dzisiejsze nasze spotkanie z panem burmistrzem już nie będzie możliwe, tak? Nie. Nawet na podstawie tych artykułów, pan burmistrz stwierdził, że na dzień dzisiejszy udzielił już tych informacji panom i po prostu ewentualne dalsze wyjaśnienia może złożyć tutaj poprzez pisemne pismo i odpowie na to w formie pisemnej. Dobrze, dziękuję. Proszę się przedstawić. Aspirant Pierwszomajski. Pan? Inspektor Zachowicz. O, trochę więcej odpowiedzi. I pani? Straszny Zachowicz. A imię? Dziękuję. Dziękujemy Państwu. Tak, dziękuję za pomoc. Do widzenia. Do widzenia. Jak mi boli głowa.